tego pudla. No. Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj królową sceny polskiej, panią Ninę Andrycz. Przede wszystkim chciałabym bardzo ładnie, bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać i pozdrowić, ponieważ są wśród Was moi dawni koledzy sceniczni. No właśnie, Kazik Orzechowski, ja wiem, od lat ksiądz, osoba duchowna, ale przedtem był aktorem. Przy mnie stawiał swoje pierwsze kroki Sławek Gliński. Siedzi w pierwszym rzędzie. Ja wiem, że w tej pracy bardzo nam przeszkadza oni od dziś. Reprezentant zła. Goethe dał mu imię Mefisto w Faustie. Otóż ten duch ciemności uwielbia straszyć każdego starszego człowieka, mówiąc mu: niebawem stracisz wzrok, stracisz słuch i pamięć też stracisz, i wrażliwość, i w ogóle odpowiedzialność za cokolwiek. Będziesz żywym trupem na starość. Nieprawda! Nieprawda. Mówi do Was ostatecznie kobieta, która w metryce przekroczyła wszystkie możliwe granice wieku. I tę biblijną, to znaczy 70. I tę geriatryczną, to znaczy 85. I w końcu parę lat temu skończyła 90, a ma pełne ręce roboty. Siedź, siedź, tak, cześć, cześć. Czy masz go? Dobra. Zakomunikowania, przepraszam bardzo. Kochani, kochani, pudel się odnalazł! Ojej, pani! Wstawać! Sursum kołdra! Za tego pudla! Co się odnalazł? Mamy aktora! Jak się ten pudel znalazł? To w jaki sposób? Tajemnica, potem ci powiem. A co z tym pudlem, cholerny? Pudel z Weimaru. Zna tylko niemiecki. No dobrze, ale czy dobrze gra? Tu łapkami góra jest w porządku, ale nogi słabe. Oj, niedobrze. Nie, za Fausta Goethego i za Hamleta mego. To ciężka będzie widownia. Ciężka. Robiliście jakieś próby do tego przedstawienia? Za życie. Próbujemy, gramy. Gramy, gramy. A gdzie pudel jest? Pudel nie jest. Znalazł się. Thank you.
napije się razem ze mną. Koniaczku, dobrze, chodź. O, to jest dobry pomysł. Bardzo dobry. I to jest pyszny pomysł. Robimy lokomotywę. Strasznie kochałem tego psa, wiesz? Merdusia. Merdus jest w porządku. Słuchaj, a powiedz mi, o Jezus, a masz ty jakąś rodzinę w tej chwili jeszcze? Umarła mi matka, ojciec, dwie siostry, przyjaciel. Zostałem sam na świecie, wiesz? I wtedy się załamałem psychicznie. Dostałem zawału serca, pojechałem do szpitala. No ale jak widzisz, uratowali mnie. Jak będziesz chciał się ze mną zobaczyć, tak. Jak może za mną zatęsknisz, trzy razy zrób tak. Tak? O! Dobrze. Zadzwoń. Zadzwoń trzy razy. Jeszcze raz, dwa, trzy. Jestem. Jesteś, brawo. No, dziękuję. Dobra, to jest dla ciebie oczywiście. No, dzieci, już naprawdę pora do pokoju. Idźcie do obcie. Witek. Mruczy. Witek? Śpisz? Panie Staszku, już kończę.